Cześć kochani, z tej strony Kornelia. Witam Was w kolejnym słodkim vlogu. W dzisiejszym vlogu chciałabym Wam pokazać przepis na tort Snickers. Słuchajcie, zrobimy 3 warstwy kakaowego biszkoptu nasączone czekoladowym syropem. Następnie przygotujemy domowy karmel z orzeszkami, a to wszystko przełożymy delikatnym śmietankowym kremem z mascarpone, który przełamie słodycz czekolady i karmelu. Zapraszam! Dobrze, a więc zaczynamy od przygotowania biszkoptu. Będzie nam potrzebny rand o średnicy 22 lub 23 cm z dnem wyłożonym papierem do pieczenia, może być to oczywiście zwykła foremka. Dodatkowo nastawiamy piekarnik na 175 stopni na ustawienia termoobieg. W momencie, kiedy piekarnik jest już nastawiony, możemy przejść do zrobienia biszkoptu. Mam tutaj 5 białek, 5 żółtek, 3/4 szklanki cukru, oraz dodatkowo pół szklanki mąki, 1/4 szklanki kakao oraz 1/4 szklanki mąki ziemniaczanej. A więc możemy zaczynać. Do misy miksera wrzucam 5 białek i zaczynam wszystko ubijać do puszystości na najwyższych obrotach. W momencie, kiedy białka są już w pełni sztywne, zaczynam partiami dodawać cukier, cały czas ubijając na najwyższych obrotach. Po kilku minutach upewniamy się, czy białka są na pewno dobrze ubite z cukrem i sztywne, dokładnie tak jak tutaj widać. W tym momencie możemy zacząć dodawać żółtka, w dalszym ciągu ubijając na najwyższych obrotach jedno po drugim. Następnie będziemy dodawać mąkę. Ok, żółtka ubijam z białkami dosłownie chwilę. W tym momencie możemy dodać składniki suche. Najbezpieczniej będzie zrobić to bezpośrednio poprzez przemieszanie ich szpatułką, aczkolwiek ja wrzucam je do miksera i włączam obroty dosłownie na 10-15 sekund i wtedy wszystko jest w porządku. Biszkopt jest dalej puszysty, a ja mam pewność, że wszystko jest dobrze przemieszane. Zaczynam od niższych obrotów, tak żeby nic nie wyleciało, a później włączam na wyższe. Jak widzicie, trochę wyleciało, ale to też się zdarza. A teraz nasz biszkopcik jest pięknie przemieszany. Czas przełożyć go do randu. W tym momencie przemieszam jeszcze delikatnie wszystko w misce. Upewniam się, że jest to porządnie wymieszane. I przekładam masę do randu. Jeżeli chcecie zobaczyć dokładniejszą instrukcję na temat biszkoptu kakaowego, jest ona na moim kanale. Także zapraszam Was. A więc delikatnie wyrównuję biszkopt, rozciągam go po bokach i taki biszkopcik wstawiam do piekarnika na 35 minut. Dobrze kochani, biszkopcik się piecze, my przechodzimy do zrobienia sosu karmelowego z orzeszkami. Będzie nam do tego potrzebne 50 ml śmietanki, szklanka cukru, 50 g masła, inaczej 1/4 szklanki oraz orzeszki, z którymi wymieszamy właśnie ten nasz sos. Ja mam tutaj 240 g orzeszków w paczce solonych, dzięki temu będziecie mieli od razu solony karmel, możecie kupić też zwykłe i trochę odłożyłam do dekoracji, także zaczynajmy. Ok, karmel powoli zaczyna zmieniać kolor, zacznie być na początku lekko żółtawy, później bursztynowy i w tym momencie musimy uważać, żeby go nie przypalić. Przygotujcie sobie drewnianą łyżkę i Waszą śmietankę oraz 50 g masła. Najpierw będziemy dodawać śmietankę, a później masło. O, patrzcie, jak karmel powoli zmienia kolor. On już nie jest biały, tylko zaczyna być powoli bursztynowy, ale jeszcze chwileczkę. Dobra, teraz powinno być ok. Wyłączamy gaz. Patrzcie, takiego koloru powinien być karmel. I teraz uwaga. Dodajemy śmietanę, reakcja będzie bardzo, bardzo gwałtowna, także uważajcie. Thank you.
Fajnie, co? I teraz powoli, delikatnie mieszamy i zaraz dodajemy masło. I czas na 50 gram masła. Patrzcie, co się dzieje. Karmel zaczyna być błyszczący, delikatny, aksamitny i mieć ten karmelowy kolor. W tym momencie wszystko mieszamy. Karmel jest dość rzadki, ale na pewno nam trochę zgęstnieje, ponieważ dodaliśmy dość dużo masła. Ok, i tak w efekcie powinien wyglądać Wasz gotowy karmel. Co teraz z tym robimy? Do miski przesypujemy pozostałe orzeszki i zalewamy je wszystkie karmelem. Dzięki temu to wszystko trochę ostygnie i będzie gotowe do tego, żeby wkładać to do tortu. Patrzcie na to. Tylko uwaga, bo karmel jest gorący. Także nie dotykamy miski od spodu. Snickers się robi. I to odstawiamy na blat, broń Boże, do lodówki. Dopóki nie złożymy tortu, to zostaje na blacie. Dobrze, kochani, wyrobiliśmy się z sosem, biszkopt jeszcze się piecze. Teraz przejdziemy do przygotowania sosu czekoladowego do nasączenia biszkoptu, który jest banalny. Wlewamy do garnuszka 150 ml śmietanki 30, którą doprowadzamy do wrzenia. A w momencie, kiedy śmietanka zacznie wrzeć, ściągamy ją z panika i dosypujemy 100 g czekolady. W tym momencie już nie gotujemy. Teraz tylko musimy wszystko przemieszać i sos jest gotowy. Czekamy, aż biszkopt wyjdzie z piekarnika i się ostudzi. Taką konsystencję powinien mieć Wasz sos czekoladowy. Będzie gładziutki, będzie rzadki, ale to właśnie dobrze, bo będziemy musieli nim nasączyć nasz tort. Po 35 minutach w piekarniku biszkopt jest idealnie upieczony. Wyciągam go teraz na blat i odstawiam do całkowitego ostudzenia. Teraz cios na kawę. Dobrze, kochani, w momencie, kiedy mamy pewność, że biszkopt jest wystudzony, możemy go przekroić. Tak, najpierw taki nożyk i uwalniamy biszkopt z rantu. I ciach do góry. A następnie nóż z ząbkami i przekrajamy wszystko na 3 blaty. Ja sobie wszystko zawsze kładę na kawałek papieru do pieczenia obok. I teraz, kiedy mamy wszystko gotowe, możemy przejść do zrobienia kremu i złożenia tortu. Dobrze, krem zaczynamy od przełożenia 250 ml schłodzonego mascarpone do misy miksera. Następnie włączamy mikser i ubijamy na najwyższych obrotach, powoli dolewając 400 ml śmietanki. W połowie będziemy się mogli upewnić, czy mascarpone z brzegu miksera na pewno jest dobrze rozmieszane i będziemy ubijać aż do momentu, kiedy krem będzie sztywny. Pod koniec ubijania, kiedy krem jest już prawie sztywny, dodajemy jeszcze 2, maksymalnie 3 łyżki cukru pudru i następnie ubijamy do sztywności. Uważajcie, żeby nie zważyć kremu. Ja dodam tak 2,5. I taką konsystencję powinien mieć gotowy krem. Dobrze, kochani, teraz, gdy już wszystko mamy w ten sposób przygotowane, krem, orzeszki w karmelu, sos i do tego biszkopt,
możemy przejść do najprzyjemniejszej części, czyli do składania naszego tortu Snickers. Zaczynam od przełożenia małej części kremu, tak mniej więcej 1/4, do rękawa z ozdobną końcówką, ponieważ będzie to nasza delikatna dekoracja tortu. Jeżeli chcecie tą część kremu, możecie przełożyć na chwilę do lodu. Teraz składamy wszystko, pokażę Wam to z bliska. A więc tak, na paterze mam ułożoną górną część biszkoptu. Zawsze robię to do góry nogami, ponieważ wtedy tort wygląda najlepiej. Zaczynam od nasączenia tortu 1/3 sosu czekoladowego. Następnie nakładam połowę kremu. Rozprowadzam go delikatnie, tylko i wyłącznie do brzegów tortu. Nie rozprowadzajcie go na zewnątrz, ponieważ tort na pewno i tak osiądzie i ten krem delikatnie wyjdzie bokiem. Nie robię tego w rancie, ponieważ chcę, żeby było widać właśnie taki delikatnie nierówny krem po bokach. W tym momencie przekładam połowę moich orzeszków w karmelu. Może się tak zdarzyć, że tak jak u mnie, już Wam stężeją. W tym momencie, jeżeli nie macie tego w metalowej miejsce, tak jak ja, możecie przełożyć to do mikrofalówki, ale możecie to też spokojnie przykładać w ten sposób, ponieważ orzeszki tak czy siak w lodówce stwardnieją. W tym momencie nakładamy kolejną warstwę tortu i tak postępujemy z tortem aż do samego końca, aż skończą nam się składniki, czyli biszkopt, sos, krem i orzeszki, biszkopt, sos, krem. I teraz nakładam ostatnią warstwę tortu i to jest, słuchajcie, spód biszkoptu. Dzięki temu właśnie tort będzie równiuśki i będzie wyglądał w ten sposób. Jeszcze to. Tylko uważajcie tutaj z sosem czekoladowym, ponieważ może być go trochę trudno rozprowadzić. I teraz możemy przejść do ostatniej części, czyli udekorowania tortu kremem. Ja zrobię dosłownie kilka takich kleksików ozdobnych rękawem. I teraz wszystko możemy posypać orzeszkami. Jeżeli chcecie, możecie jeszcze posiekać odrobinę orzeszków i posypać na resztę tortu. Ja chyba właśnie tak szybko zrobię. Ok, posiekałam orzeszki, mam ich jeszcze trochę, także posypię je dookoła tortu. I tym sposobem, słuchajcie, nasz Snickers Cake jest gotowy. Dobrze, kochani, nasz tort Snickers jest już gotowy. Najlepiej będzie, jeżeli przygotujecie go dzień przed imprezą czy jakąkolwiek inną okazją i włożycie go na całą noc do lodówki. Wtedy smaki będą miały okazję się połączyć w całość. Sos przeniknie w biszkopt, a krem połączy się z orzeszkami w karmelu. No ale teraz chyba czas go spróbować. Ja spróbuję go zaraz po zrobieniu, zobaczymy, jak będzie smakował oraz pokażę Wam przekrój. Mnia. Dobrze, kochani, to teraz czas na test smaku. Słuchajcie, delikatny biszkopt kakaowy, nasączony sosem czekoladowym, do tego orzeszki w karmelu oraz krem z mascarpone i śmietanki. No powiem Wam, test smaku tak oceniam na 19/10. Kochani, mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Jeżeli tak, będzie mi miło, jeśli zostawicie komentarz lub łapkę w górę. I mam nadzieję, że będziecie piec tort. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Kornelia.